dobry, Paweł Ordikowski, to jest Rozmowa Dnia, a moim gościem poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Nie umawialiśmy się, ale jesteśmy w golfach, dlatego że mroźno, ale zrozumiem, że w tych sercach z logo Platformy coraz cieplej, czy jednak pojawiają się już jakieś takie pierwsze oznaki, no tak, no ale to teraz w tej koalicji trzeba się będzie jakoś dogadywać. No, to było wiadomo, że trzeba będzie się dogadywać, nawet chcieliśmy się dogadywać, dlatego że było wiadomo od samego początku, że będziemy szukali porozumienia w ramach tej szerokiej, jeszcze dzisiejszej opozycji demokratycznej, a za chwilę tej rządzącej. I dobrze, a wygraliśmy z PiS-em, myślę, naszym uśmiechem, otwartością i tymi czerwonymi sercami. Mm-hmm. No to rzeczywiście była różnica w kampanii. Kampania agresji, kampania uśmiechu, nawet miłości. Oczywiście to politycy wykorzystują różne hasła, żeby przekonać do siebie wyborców, wyborczynie. Pan, panie pośle, 87 470, znakomity wynik, więc od razu gratuluję. Nawet, powiem kolokwialnie, połknął pan te konie pociągowe Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniewa Raua oraz Waldemara Budę. Oni razem wzięci nie mają takiego wyniku. To też duże zobowiązanie, takie główne zobowiązania, które pan obiecał i z którymi idzie do parlamentu? No główne po tym wszystkim, co robiliśmy też sposobem szczerbą, to jest jednak budowanie uczciwego państwa, takiego, gdzie są wszyscy równi wobec prawa, gdzie nie ma bezkarności zapisanych w ustawach, gdzie ci, którzy sprzeniewierzyli pieniądze, złamali prawo, będą musieli za to odpowiedzieć. I za te duże, wielkie afery, i za te mniejsze afery. My mamy gotowe materiały, można powiedzieć, dowodowe w tej sprawie, nie tylko w formie książki, ale też kilkunastu zawiadomień, które wylądowały w prokuraturze. No oczywiście większość została na razie pod dywanem, wiadomo, prokuratura była sterowana ręcznie. Zresztą to był taki pomysł PiS-u na te 8 lat, żeby zbudować taki wymiar sprawiedliwości, aby nikomu się z ludzi PiS-u nic nie stało. I faktycznie przez ostatnie 8 lat nie znajdziemy przypadku, by czołowego polityka, ministra, wiceministra, czołowego polityka PiS-u, który miałby postawione za cokolwiek zarzuty. Oni pilnowali tego, żeby tak się nie stało. Więc czas najwyższy na rozdzielenie ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, na tą przyszłą niezależną prokuraturę, no i niezawisłe sądy. Więc no, obiecaliśmy to ludziom. I mam przepowiedzieć, chyba nie tylko do mnie, chociaż dość dużo osób mówiło, że no liczy na jednak rozliczenia. Ja myślę, że tu nie może być grubej kreski. Musi być bilans otwarcia, musi to towarzystwo być rozliczone, żeby żaden polityk inny nie wpadł na pomysł kiedykolwiek, żeby wykorzystywać państwo do tego, żeby chronić swoich i żeby zrobić z tego jakąś przepompownię kasy dla różnych fundacji, stowarzyszeń, ludzi związanych z obozem władzy. Panie pośle, ale to w takim razie w jaki sposób? Sąd Najwyższy... Możemy mieć domysły, że jednak przez obóz Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego będzie sterowany Trybunał Konstytucyjny. Prokuratura, widzieliśmy, no jej niezależność nie jest niezależna, gdy ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym jest ten sam człowiek. To są chociażby tylko te trzy instytucje, ale więcej jest takich, o które trudniej będzie zawalczyć, jak choćby na przykład Narodowy Bank Polski, ale to już jest też inna mańka, chociaż panu jako ekonomiście pewnie bardzo bliska. Jak chcecie to odkręcić? W jaki sposób? Trwają już rozmowy. Nasi liderzy, a mówię też o Koalicji Obywatelskiej, też spotyka się już, jeśli chodzi o naprawę wymiaru sprawiedliwości. To jest chyba pierwszy punkt, nie tylko z uwagi na to, żeby dokonać pewnych rozliczeń, żeby pokazać jednak społeczeństwu, że ta prokuratura może być niezależna, możemy naprawić ten wymiar sądowniczy, ale również też chodzi o wielkie pieniądze z KPO i zbudowanie na nowo sojuszy z naszymi partnerami europejskimi. To jest szerszy plan, szerszy pomysł. No tak, ale panie umówiliśmy pośle, tak, się w ramach koalicji, ja jednak że... będę, przepraszam, wchodzę w słowo, tak, tak chodzi o to, że no, te 100 dni, nawet jeśli one miną na koniec marca, tam może być trudno, bo prezydenta nie macie. Andrzej Duda raczej takich propozycji, jakie będziecie składać, nie będzie akceptował. No i co wtedy? A tych 276 mandatów nie macie. Jasne, ale mówiliśmy się tutaj z liderami partyjnymi, że wszystkie rozwiązania, jakie będziemy przedstawiać, musimy zrobić wspólnie i musi być akceptacja trzech stron. To znaczy mamy Lewicę, Trzecią Drogę, Koalicję Obywatelską
i w momencie zawiązania rządu przedstawimy, jak chcemy to zrobić. Znaczy, były przygotowania już przed wyborami, ja nie ukrywam. Mhm. Natomiast ustaliliśmy, że to są tak ważne, istotne rzeczy, że muszą to zrobić liderzy. Dlatego okay. też trwają w tej chwili rozmowy. Donald Tusk też wczoraj w sprawie między innymi naprawy wymiaru sprawiedliwości rozpoczął, czy może kontynuował, bo on rozpoczął już przed wyborami, ale kontynuował rozmowy i panowie są w stałym kontakcie. Wiem, że kolejne spotkania, też spotkanie w ramach Koalicji Obywatelskiej było, mhm. więc my się do tego naprawdę przygotowujemy, choć bierzemy pod uwagę, że sam prezydent Duda może zwlekać i no nie zrobi tego, co powinien, a więc mógłby skrócić te męki. Ja myślę, że teraz też ta sytuacja, ona jest, wymaga też dosyć jasnego i spójnego komunikowania się z tak zwanym suwerenem, z nami wszystkimi po drugiej stronie, ludźmi, którzy głosowali na PiS i na Lewicę mhm. i na Trzecią Drogę i na Koalicję i nawet na Konfederację i każdego innego. Po prostu chodzi o to, żeby się jasno komunikować i rozumiem, bo liderzy występowali jeszcze w kampanii wyborczej. Każdy mówił o tym, czy Czarzasty, czy Kosiniak-Kamysz, czy Hołownia, czy Tusk. Wszyscy mówili o rozliczeniu. Natomiast no, trzeba mieć na to sposób, ale też komunikować się, że jeśli ktoś ma Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, prokuraturę w jakimś wymiarze, odwracanie tego 100 dni, to ja w to nie wierzę po prostu. No, nie sądzę, że uda wam się to w 100 dni od przejęcia władzy. Część się uda, duża część. Część pewnie zostanie rozpoczęta i zakończona kilka dni po 100 dniach. Daliśmy gwarancję, że wykonamy te 100 konkretów. Musimy mieć najpierw rząd i władzę, żeby to zrobić, więc żeby między innymi odblokować pieniądze z KPO, no to trzeba uwolnić sądy od politycznych wpływów, wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To wszystko trzeba zrobić. Mhm. Czeka nas potworna robota, ja mam tego świadomość, ale umówiliśmy się na ciężką pracę i jeśli chodzi o pewne postulaty, między innymi zlikwidowania neo-KRS, czy chociażby utworzenie Krajowej Rady Sądownictwa w składzie zgodnym z konstytucją. Myśmy dali słowo. A teraz przygotowujemy cały warsztat, jak to zrobić wspólnie. Mamy stabilną większość. Co do tych pomysłów, bo rozpoczęliśmy od tej praworządności, to chcę powiedzieć, że tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości w ramach tego tak zwanego paktu demokratycznego. Mamy większość w Senacie, mamy większość zdecydowaną w Sejmie. Potrzebna nam tylko możliwość zorganizowania jednak tego rządu. I to jest pytanie do Andrzeja Dudy, czy skróci te męki PiS-u, a z drugiej strony uszanuje wolę wyborców, bo tu chcę zwrócić uwagę, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o mandaty, bo mandatów jest dużo więcej. Natomiast tu chodzi też o liczbę głosów. No przecież blisko 4 miliony więcej głosów zdobyła koalicja Trzecia Droga i Lewica niż PiS, więc on też to powinien zauważyć. No, ale prezydent Andrzej Duda, jeszcze będąc w Watykanie, gratulował Polkom, Polakom frekwencji, a później pani Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta powoływała się tutaj na zapisy konstytucyjne, że to są te trzy etapy, no i że w pierwszym desygnuje się premiera i powołuje rząd, który musi uzyskać poparcie Sejmu, ale że to ma powierzyć tej partii, która procentowo, jak rozumiem, wygrała, no bo nie szliście razem jako jedna koalicja, tylko każde ugrupowanie z osobna, więc już wiemy, że... No może inaczej zapytam, może dość znamienne było to, co powiedział przewodniczący Tusk na debacie w TVP, że w Wigilię podamy sobie ręce i jeszcze będzie normalnie. Może chodziło o utworzenie tego rządu z opozycji, która będzie ten rząd przejmowała, że to jest ten czas. I pytanie, czy to nie jest też wam na rękę, bo musicie dosyć dużo rzeczy teraz uzgodnić i taki zapas na to, żeby te klocki poukładać po wyczerpującej kampanii, może być wręcz nawet zesłaniem z niebios. Czy jeśli Andrzej Duda by wyznaczył, nie wiem, Tuska albo na premiera już za tydzień, już w tym tygodniu, to jesteście gotowi? Tak, jesteśmy gotowi, bo te rozmowy w ramach opozycji nie trwają od 5 czy tam 4 dni, one trwają od wielu miesięcy. W wielu sprawach udało nam się podpisać pewne porozumienia w wielu obszarach, więc wiemy, co mamy robić, ale też wykorzystujemy każdą chwilę, żeby się jeszcze lepiej przygotować. Natomiast myślę tak,
Prezydent Andrzej Duda mógłby naprawdę szybko przeprowadzić konsultacje. Bardzo szybko konsultacje jednego dnia z liderami partyjnymi i mógłby zapytać, kto z kim zamierza podjąć współpracę, i by po jednym dniu wiedział, kto ma większość na tej sali, nie oglądając telewizji, nie słuchając radia, mógłby zapytać samych liderów. I mielibyśmy tutaj jasność sprawy. Natomiast on, widząc, że PiS traci i nie ma możliwości zbudowania większości, mimo wszystko chce dać Kaczyńskiemu, co spowoduje tylko odwleczenie o dobrych kilka tygodni, powołanie rządu. I to nie jest dobre dla nikogo. Mhm. A te niszczarki, o których się mówi, macie cały czas, mandaty poselskie wam obowiązują do momentu rozwiązania tamtego Sejmu, prawda? Więc nie wiem, będziecie chodzili z poselskimi kontrolami dalej, sprawdzali, bo jeśli ja czytam w mediach społecznościowych, że jest ryzyko jakichś niszczarek, niszczenia dokumentów, tuszowania pewnych spraw, no to brzmi to bardzo poważnie, to tak brzmi, jakby to w państwie się źle działo, to czy chcecie wykorzystać swoje poselskie możliwości i jakieś kontrole? Ale próbować przynajmniej przeprowadzać jeszcze, zanim stworzy się nowy rząd. Tak, tak. My z panem posłem Szczerbą cały czas prowadzimy kontrolę, tą ostatnią ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale też tą dotyczącą między innymi lotniska Okęcie. I no, oni dokonali, można powiedzieć, wchłonięcia przez CPK Okęcia i w ramach tego widzimy i obserwujemy pewną wyprzedaż majątku, która była w dawnym przedsiębiorstwie Porty Lotnicze. Rozpoczęli od mieszkań, które były, ale tam jest 1300 łącznie nieruchomości w całej Polsce, więc jest co wyprzedawać, więc każdy tydzień, no, gdybyśmy mogli szybciej rządzić, moglibyśmy zatrzymać pewne procesy. My nie zatrzymujemy się w kontrolach poselskich. Musieliśmy przerwać na czas tylko i wyłącznie samego aktu wyborczego i tego, co się działo kilkanaście godzin po, dlatego że prośba była jednak taka, żebyśmy interweniowali w Państwowej Komisji Wyborczej w związku z tym, co się dzieje za granicą, więc musieliśmy się w to zaangażować, ale już w najbliższych godzinach, można powiedzieć, bo dokładnie jutro będziemy kontynuować nasze dalsze kontrole. No bo faktycznie jest ogromne zagrożenie, że oni, wykorzystując te ostatnie dni, a nawet myślę, że celowo z Andrzejem Dudą ustalili, że będą, no, maksymalnie wykorzystywali te kilka tygodni do tego, żeby być może zamiatać te sprawy pod dywan, ucinać łeb sprawie i niszczyć dokumenty. No, ja nie mam żadnych wątpliwości, że w przypadku tych wielu afer, które miały miejsce, o to chodzi, więc nie zdziwię się, jak nagle poginą dokumenty. Przy czym też chcę zwrócić uwagę, że przy tych największych aferach to my mamy to dobrze udokumentowane, więc mogą próbować, ale i tak mamy wiele złożonych wniosków do prokuratury z dokumentami, a część dokumentów przed jeszcze złożeniem. Więc no, wszystkiego nie zamiatam pod dywan. Okej, to teraz jeszcze o dwóch, w jakimś sensie, liderach z PiS-u, chociaż jeden powinien od PiS-u być odklejony, to prezydent Andrzej Duda. Jak apeluje przewodniczący Tusk i opozycja demokratyczna, gdy apeluje do prezydenta Dudy o to, by jednak nie utrudniał przekazania tej władzy, jak... Ja nie jestem może specjalistą odmowy ciała, ale czasami mam wrażenie, że... Pan prezydent trochę wygląda na zagubionego, jakby czekał na sygnał, co ma robić, no bo gratulowanie frekwencji, a nie mówienie jakieś konkretne, to nie wygląda tak, jakby na ostatniej prostej drugiej kadencji miał się od Prawa i Sprawiedliwości odkleić, pójść na swoje. To znaczy, że będzie wam bardzo mocno utrudniał, a jeszcze przy tych wszystkich miejscach, które są zawładnięte przez Prawo i Sprawiedliwość, rządzenie wam będzie szło bardzo opornie. To dla PiS-u na pewno będzie dobre, będąc w opozycji. Być może dla PiS-u będzie dobre, chociaż mamy pomysły w wielu przypadkach, jak skrócić to. Natomiast dla Polski... No więc właśnie, albo inaczej, pójdę dalej, przepraszam, może za długie te pytania. Może próbujecie podkupić, znaleźć gdzieś posłów, może z PiS-u, może nawet z Konfederacji. Ja mogę żeby... panu powiedzieć o jednym pośle PiS-u, który, nie chcę mieć nazwiska, który podszedł i powiedział, że ma nadzieję, że rozliczymy aferę PiS-u. A może jest wielu, którym się nie podobało. Ale Jarosław Kaczyński też jest trochę człowiekiem, który po przegranych potrafi rozliczyć swój obóz. Bo on raczej lubi też znaleźć winnych i ich ukarać. Tak, tak. W tej partii to tylko on rozlicza. Tak, tak, tak. Choć patrząc na jego wyniki, na to, co on zrobił, to...
Ale to jest ich sprawa. Ja bardziej myślę o tym, że oni po prostu absolutnie muszą być rozliczeni i chcemy dotrzymać słowa, ale też zbudować uczciwe państwo. Najdłużej chyba będzie zajmował nam wszystkim proces jednoczenia społeczeństwa, bo oni dzielili to społeczeństwo 8 lat i wydaje jaki mi się, jest że to pomysł będzie na to najdłuższy proces, zjednoczenie? najtrudny. No, tak jak powiedziałem, najpierw rozliczenie, a później no, pojednanie. I to, co powiedział Donald Tusk, że na święta Bożego Narodzenia ludzie by mogli usiąść przy jednym stole, mając też różne poglądy i ze sobą rozmawiać. No, byłoby fantastycznie, gdyby tak się stało. Ale chyba w 2024 coś czuję. Wystarczy jakby to telewizja ta tak zwana publiczna i te wszystkie media tak zwane rządowe przestały nadawać przez jakiś czas. Mówię ten hejt, tą nienawiść, te podziały, te ataki. Wie pan, ja przez 8, a na pewno przez ostatnie 4 lata patrzyłem, jak nas odczłowieczali, bo oni nas odczłowieczali. To nie chodziło o atak, oni nas odczłowieczali, więc ja się spotykałem z tymi samymi opiniami tak zwanych dziennikarzy pisowskich w mediach i później na ulicach, bo ludzie powtarzali to kropka w kropkę i słuchałem na swój temat, więc dlatego to społeczeństwo jest takie podzielone. To prawda, jako dziennikarz mogę powiedzieć, że z dziennikarstwem to ma niewiele wspólnego, ale co w takim razie? Rzeczywiście ten pomysł na wprowadzenie spółki, jaką jest TVP, w restrukturyzację, w upadłość w jakimś sensie, no i w nadzór komisaryczny, wejście tam w taki sposób, czyli tak mówiąc kolokwialnie, zamiatanie totalne? No, na pewno uporządkowanie tej telewizji i ja nie wyobrażam sobie i chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby to dalej tak działało. Są różne sposoby, ale my mamy za chwilę, przygotowujemy budżet. Doskonale wiemy, że ci wszyscy ludzie tam są przede wszystkim dla pieniędzy. Zabraknie pieniędzy, to ich tam nie będzie. Natomiast Polacy zasługują na taką pluralistyczną telewizję, która będzie godzić, a nie dzielić. Zdążycie zmienić budżet jeszcze przed końcem roku? Czy będzie nowelizowany już po nowym roku? I czy będą tam uwzględniane środki z KPO a priori? Na pewno budżet będziemy zmieniać, no bo nie wyobrażamy sobie, żeby na tak zwaną tą telewizję rządową, pisowską szło dalej tak ogromne pieniądze, bo są ważniejsze rzeczy, to jest oczywiste. Natomiast akurat mamy taką dobrą sytuację, że lider całej tej grupy, można powiedzieć zwycięskiej, Donald Tusk, potrafił budować świetne sojusze w Europie i będzie potrafił przekonać naszych europejskich liderów, premierów innych krajów, żebyśmy te środki dostali, ale też my deklarujemy się wypełnienie tych wszystkich sugestii, które Europa dała, przede wszystkim wypełnienie tych wszystkich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc tak. OBWE stwierdziło, że to nie były już uczciwe wybory. Nie trzeba być naprawdę wyjątkowo czujnym, żeby dostrzec takie rzeczy. Po prostu to widać było, bo sączyły się kampanie pro-PiS-owskie zewsząd, no wiadomo, Orlen, NBP i tak dalej, te wszystkie działania, paliwa, planowane sterowanie gospodarką centralną i tak dalej, ale OBWE stwierdza, że to nie było uczciwe, a jednak opozycja demokratyczna ma więcej mandatów, a pan to, że OBWE staje po waszej stronie w jakimś sensie, twierdząc, że mieliście trudniej, jak pan to odbiera? Oni mówią, jak jest. Ja pamiętam, gdzieś 3 tygodnie temu oni się pojawili na naszym otwartym spotkaniu w Łodzi i normalnie weszli, słuchali, były pytania, bo wchodzili też ludzie z ulicy i później jak z nimi rozmawiałem, no to zwracali uwagę, że na spotkania kandydatów PiS-u wejść nie mogą. Zresztą na przykład Kaczyńskiego i słynnych tych zamkniętych hal otoczonych kordonem policji najlepiej pokazuje. Wiedzieliśmy, że one nie będą równe. Wiedzieliśmy, że nie będą do końca uczciwe pod każdym kątem. Ale tym bardziej ten sukces nas, całej tej ekipy, można powiedzieć, która zbudowała przez ostatnie miesiące fajny pomysł na to, jak wygrać wybory, bardziej cieszy, jeszcze bardziej cieszy. To jest jeszcze większa satysfakcja, że przy tak trudnych warunkach, przy tak nachylonym boisku, przy tylu zawodnikach więcej, które miał PiS, takich wielkich pieniądzach zaangażowanych, no myśmy ostatecznie te wybory wygrali. No do Senatu to w ogóle bezdyskusyjnie, a do Sejmu no jednak te 250 mandatów daje zdecydowaną większość.
To jeszcze dwa wątki i będę pana puszczał, bo wiem, że kolejne obowiązki, kolejne spotkania w Paszczy Lwa, media publiczne, zobaczymy, liczę na SMS-a po programie, jak okay. było, ale teraz rzeczy naprawdę ważne. Jak chcecie się dogadywać ze sobą, jak na przykład taka kwestia jak zakaz handlu już tutaj rodzi pewne wątpliwości, a co dopiero o jakichś bardziej poważnych rzeczach. Tusk zeszedł w kampanii, czyli wy jako koalicja, z całkowitym zniesieniem zakazu handlu, z zabezpieczeniem dwóch wolnych niedziel osobom pracującym w handlu. Hołownia mówił o dwóch niedzielach, Lewica w ogóle nie wspominała, a jeszcze jak ja bym wspomniał, że pan był przewodniczącym młodych socjaldemokratów, mając 20 kilka lat i jednak ze środowiska lewicowego się wywodzi, to ciekawy jestem, jaki pana jest punkt widzenia na zakaz handlu w niedzielę i osoby pracujące w handlu, bo to może być taki papierek lakmusowy tego, jak będziecie się dogadywać z innymi rzeczami. Znaczy tak, najpierw powiem o kuchni. Ja jestem zdecydowany, że wszystkie te ustalenia jednak prowadzić w ramach pewnego porozumienia i niekoniecznie przez media, ale akurat ten punkt wydaje mi się nie będzie budził większych wątpliwości. Mówię też mówię jako człowiek, który ma serce po lewej stronie, dlatego że po pierwsze tak, pracownik sam decyduje, czy pracuje, czy nie. Po drugie, jeśli podejmie pracę w niedzielę, to dostaje 200% wynagrodzenia i tutaj nawet związki zawodowe, te, bym powiedział, z lewicą związane, nie mają nic przeciwko. Wręcz odwrotnie, mówią, że taki wybór dla pracownika jest dobrym wyborem. Po trzecie, przecież no, jeśli te są niewielkie różnice, jeśli chodzi o ten punkt, to przecież można to wprowadzić etapowo, tak żeby byli wszyscy zadowoleni. Natomiast zgadzamy się wszyscy co do tego, żeby jednak uwolnić niedzielę, czy to będą na początku dwie, czy będą trzy, no to jest kwestia ustalenia. Natomiast chcemy do tego punktu wrócić, dlatego że o tym bardzo wiele ludzi nam mówi i jest akceptacja dla tego pomysłu. To oczywiście nie jest najważniejsza rzecz z punktu widzenia tego wszystkiego, co ma się wydarzyć, czy nawet gospodarki, ale oczywiście mówię, może być pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym waszego rządzenia i czy będziecie się w stanie choć w tych podstawowych rzeczach szybko dogadywać, Wie pan, dostaliśmy ogromny mandat zaufania. Też jeśli chodzi o poszukiwanie różnych rozwiązań i porozumień. I jakikolwiek problem, który będzie występował w tym czy innym, w tej czy innej ustawie, musi być przez liderów rozwiązywany i przez nas wszystkich. Dlatego, że ludzie oczekują tej właśnie zgody. Nie sporów, nie kłótni, tylko zgody. I ja mogę deklarować, że absolutnie będziemy szukali tylko i wyłącznie takich kompromisowych, a tam, gdzie będą protokoły rozbieżności, no to będziemy na chwilę. No właśnie, to wtedy będzie tak, że nie możemy zgodnie się z procentami skłócić. Zgodnie z procentami z wyborów, waga głosu lidera będzie równoważna z tym, ile mandatów się do Sejmu wprowadziło, czy jak kwestie sporne będą rozwiązywane? Nie, ja uważam, że trzeba się oczywiście liczyć po partnersku, bo każdy głos jest na wagę złota i my nie możemy tracić żadnego głosu. Trzeba się słuchać. Trzeba się słuchać. Oczywiście arytmetyka rządzi w Sejmie, ale mamy absolutnie niespotykaną sytuację. I ludzie oczekują, że jeśli podpiszemy porozumienie, a podpiszemy takie koalicyjne, to będziemy w tej samej ilości za 4 lata. Tak jak zrobiliśmy to w Senacie, gdzie przez 4 lata na jednym głosie potrafiliśmy wytrzymać 4 lata i nikt nie odszedł, nikt się nie pokłócił. Nie przeszedł na sprawy, bym powiedział, trudne stronę. Rozwiązywali wspólnie. A wystarczyło pewnie te dwie osoby przejąć i to dużo łatwiej niż kilkadziesiąt, no te 30. Ale to proszę zwrócić uwagę, właśnie 5. To premiuje. Dlatego, że z tych 51 mamy w tej chwili 60, dlatego, że ludzie zobaczyli, no tak, potrafili się porozumieć, nie pokłócili się, a była dużo trudniejsza sytuacja, pewnie pokus z drugiej strony jeszcze więcej, a oni jak jedna pięść wytrzymali, więc premia. Dobra, w tej chwili trzymamy jest, za słowo, będziemy mówili, sprawdzam, tak, ale jeszcze jedno ważne pytanie, bardzo, chyba najważniejsze, ostatnie, ale chyba najważniejsze. Tak. Jeśli jesteście dogadani, te rozmowy nie trwają od 2 dni, nie trwają od 5, no
trudno, żeby na finiszu kampanii trwały, ale tak pan wspomniał. Tylko pewnie od miesięcy, a na pewno tygodni. No to pan już wie, czy jest miejsce dla Dariusza Jońskiego w rządzie z taką ministra lub wiceministra. No myślę, że raczej minister. To jest taka pana ambicja. I wiem, że pan mi pewnie, że nie mówimy o nazwiskach, dopóki nie uformuje się rząd. Ale czy coś dzieje się na rzeczy? Czy pan Dariusz Joński będzie posłem? To na pewno. Ale czy ministrem? Wie pan, żebyśmy właśnie nie poszli w kierunku jakichkolwiek sporów, dlatego najpierw omawiamy wszystkie te tematyczne zagadnienia, które trzeba zrealizować w ministerstwach, a na samym końcu nazwiska. Ja podpisałem porozumienie z moimi wyborcami, którzy mnie obdarzyli faktycznie nadzwyczajnym poparciem, to najlepsze w Łodzi poparcie od 22 lat, jeśli chodzi o posła jakiegokolwiek, i będę budował uczciwe państwo. Na to się zgodziłem. Będę to robił w Sejmie. Jeśli będzie wola, żebym wzmocnił rząd, to też to zrobię, ale dla mnie najważniejsze, żeby ludzie zobaczyli, że tutaj ambicje kogokolwiek z polityków nie mają żadnego znaczenia. Najważniejsze, żebyśmy pokazali, bo mamy jedną, być może niepowtarzalną, jedną i ostatnią szansę, żeby pokazać, że Polska może być inna pod każdym względem. Ja patrzę na tą uczciwość. A na co gracie wszyscy w tej opozycji, która władzę będzie przejmowała, w tym, że praktycznie nikt nie mówi, że Tusk będzie premierem, to próbujecie ułożyć trójpremierstwo, czy po prostu, no bo wiadomo jest, że to Donald Tusk ma być premierem, ale jakoś tak, no chyba Hołownia najbliżej był tego, żeby powiedzieć, że ugrupowanie, które zdobyło najwięcej głosów, będzie gospodarzem, a wszyscy inni mówią, czekamy, nazwisko podamy, jak już będziemy mogli uformować rząd i tak dalej, i tak dalej. Co to za gra jest, żeby nie wypowiadać nazwisko Tuska? Nie, bo przyjęliśmy zasadę, że po pierwsze, medialnie nie powinniśmy negocjować i prowadzić takich negocjacji. Jesteśmy jedyni chyba, którzy żadnych nazwisk w tej chwili nie puszczają, chociaż no wydaje mi się, że tak silny mandat, jaki ma Donald Tusk, nie tylko swój osobisty wynik, ponad 500 000 głosów, ale jednak też ponad 6 000 000 głosów na Koalicję Obywatelską, upoważnia go do tego, żeby był premierem. Ale też startował z największego okręgu warszawskiego, więc to też jest jeszcze za granicą. Ale dobra, jak się coś dzieje na rzeczy z tym ministrem, to panie pośle, może chociaż tak dwa razy by pan mrugnął okiem, to byśmy wiedzieli, że coś jest na rzeczy. Nie, naprawdę. Tu chodzi o coś więcej. Tu no chodzi, dobra, o to, żebyśmy za 4 lata mieli jeszcze lepszy wynik, a nie żeby wrócił PiS, więc jakiekolwiek ambicje, naprawdę wszyscy do kieszeni. Tu chodzi o to, żebyśmy dotrzymali słowa wyborcom. No my dziennikarze będziemy tego pilnować. Będziemy tego pilnować, żebyście tę Polskę układali w sposób lepszy, praworządny, transparentny, właśnie przejrzysty, zupełnie inny od tego, co było przez 8 ostatnich lat. A gościem rozmowy dnia był poseł Dariusz Joński. Bardzo dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, dziękuję za tę rozmowę dnia, zapraszam na kolejne, zachęcam do subskrybowania, komentowania, zostawiania łapek w górę i do zobaczenia.